Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji zwołanej przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona w zasadzie informacjom takim dobrym rzeczom, pozytywnym rzeczom. Chcieliśmy się odnieść do ostatnich wydarzeń, też do ostatnich komunikatów, które pojawiły się finansowych, najbardziej ważnych dla miasta Grudziądza. Na wstępie chcielibyśmy rozpocząć, witam zaproszone media oczywiście na dzisiejszą konferencję bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym rozpocząć tutaj od takiego ostatniego komunikatu, mianowicie rozstrzygnięcia ogłoszonego programu, który ma tytuł Dostępna Przestrzeń Publiczna. Jest to program PFRON-owski. Tutaj wiemy doskonale, że w Grudziądzu pojawiają się komunikaty, że Grudziądz często nic nie dostaje, żadnej pomocy, że żadnych pieniędzy, prawda, że miastu się ciągle coś zabiera. I w zasadzie w kontekście tego, co mówią radni koalicji rządzącej w Grudziądzu o tym braku pomocy zewnętrznej, o braku finansowania jakiegokolwiek, postanowiliśmy w sposób skrupulatny i szczegółowy mówić o tym, co chwilę będzie przekazywane tego miastu, na jakiej zasadzie, i pokazywać też na tablicach, bo to jest rzecz bardzo ważna, by ten komunikat docierał do mieszkańców Grudziądza, bo w inny sposób te informacje ciągle jakoś będą pomijane, albo też poprzez zły komentarz będą po prostu nieistniały. I wracając do przedmiotowego programu Dostępna Przestrzeń Publiczna, w zasadzie Grudziądz otrzymał 3 granty, większe, małe i jeden większy. Taki grant z PFRON-u otrzymał Szpital Grudziądzki na kwotę 58 113 zł. Otrzymał Grudziądzki MOPR symboliczny 17 913 zł. No i największy grant, który otrzymał Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ulicy Parkowej, to jest prawie 200 191 675 zł. Oczywiście jest to program, który związany jest z dostępnością, prawda, z likwidacją pewnych barier, też między innymi też na placach zabaw, ale przede wszystkim także w przypadku szpitala, to akurat w zakresie opieki ginekologicznej, zapewnienie także dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. To są takie zakresy, które likwidują te bariery, gdzie często dzisiaj jeszcze ciągle osoby niepełnosprawne mają problemy z przełamywaniem, z dotarciem, i tutaj to finansowanie tych zadań ma tutaj tą całą naszą sytuację zmienić. To też jest jeden z elementów wsparcia finansowego, które pojawia się na mapie Grudziądza. Nie tak dawno Państwo słyszeliście i o 60 milionach, które są przeznaczone na rozbudowę, przebudowę układu komunikacyjnego na terenie osiedla Rząc i Miszek, ale także na grudziądzki basen, na Orlik także 30 milionów złotych. Ta kwestia już jest dzisiaj w obiegu publicznym, została ogłoszona. Tutaj co do samego basenu, to może Pan Radny Marek Czepek. Obiecałem Panu Krzysztofowi Śluskiemu, że zapraszam go na obiad w Grudziądzu, jeżeli załatwi, czyli uda się w Polskim Ładzie wpisać te 30 milionów na basen na Szczemięcinie. Dlaczego? Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ jako młode małżeństwo dostaliśmy mieszkanie, przydział mieszkania na osiedlu Szczemięcin. No i moje dzieci starsze, Michał i Monika, chodziły do szkoły tej siódemki na Szczemięcinie, zespołu szkół. No i wówczas zrodziła się inicjatywa Rady Rodziców, dyrekcji szkoły, że zbieramy, tworzymy cegiełki, każdy rodzic będzie mógł wykupić cegiełki na budowę basenu na osiedlu Szczemięcin. No i myśmy z żoną kupowali takie cegiełki. Potem po kilku latach się dowiedziałem od mojego syna, że on też ze skarbonki wszystkie swoje pieniążki, które otrzymywał od nas, od babci, od dziadka, też zanosił, wykupywał cegiełki, nic nam nie mówiąc o tym. Bo tak mu zależało, żeby ten basen na Szczemięcin się. No i oczywiście po 30 kilku latach jakby ta sprawa basenu się odnowiła, ponieważ te pieniążki, które zbieraliśmy wówczas, zostały przekazane mocą władz Grudziądza na budowę basenu przy szkole na osiedlu Rubinkowo w Toruniu. Ponieważ my mieliśmy za mało, Rubinkowo miało za mało, razem połączyli i tam powstał basen. A u nas przez 30 kilka lat nic się o tym basenie nie mówiło i dopiero w tym roku pan prezydent wystąpił z inicjatywą, że my taki basen budujemy na osiedlu Strzemięcin, ten, o którym ja przed chwilą Państwu mówiłem. No i bardzo mnie ucieszyło, gdy
skutecznie zadziałał właśnie pan prezes Krzysztof Szczucki i w Polskim Ładzie wywalczył zapisanie 30 milionów złotych dla basenu na Szczebęcinie. Ponieważ te 30 milionów, które wyszło z wyliczenia pierwszych uczestników przetargu budowy tego basenu, przeraziło prezydenta Grudziądza, dlatego że on miał mniejsze pieniądze na to. No i oczywiście teraz mnie ucieszyło, że rzeczywiście ten basen powstanie. Chodzi tam nie teraz ani mój syn, ani moja córka, tylko chodzi moja wnuczka jeszcze do czwartej klasy i myślę, że jeszcze z tego basenu skorzysta. I w imieniu wszystkich mieszkańców Szczemięcina, wszystkich dziadków, wszystkich babci, bardzo serdecznie dziękuję za to. No właśnie, jeszcze takie dwie istotne informacje, mianowicie związane także z przebudową, z pieniędzmi na przebudowę układu komunikacyjnego na osiedlu Rządz i Mniszek. Mówimy tu o prawie 60 milionach złotych i mamy tutaj też taką inicjatywę napisania interpelacji i tutaj skierowania takiego pilnego apelu do pana prezydenta, bo wiemy doskonale, że przynajmniej na dwie ulice w Mniszku, zasadnicze ulice zostały wykonane już projekty budowlane, czyli projekt budowlany na Aleje Sportowców, a także projekt budowlany na Aleje Malczewskiego i istnieją powody ku temu, aby niezwłocznie po otrzymaniu już potwierdzenia tych środków finansowych, które będą możliwe do wzięcia, że tak powiem, przez miasto, przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację tych dwóch inwestycji w ramach tego całego dużego pakietu. Nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Co prawda pani dyrektor ostatnio na konferencji prasowej jakoś tak w sposób nie do końca zrozumiały wyjaśniała, że jeszcze trzeba zrobić kilka rzeczy różnych innych i tak dalej, ale uważamy, że dzisiaj i już realizacja przynajmniej tych dwóch projektów jest możliwa i można niezwłocznie przystąpić do realizacji tych dwóch inwestycji, a tym bardziej uwzględniając procedurę zaprojektuj i wybuduj, która umożliwia nawet przyspieszenie, które by dotyczyło pewnego elementu spójnego dla tych dwóch inwestycji, który łączy się gdzieś przy targowisku w Mniszku, tam, bo tam te dwie ulice będą, prawda, łączyły się w ten sposób inwestycyjny, bo wiemy, że Aleja Sportowców ciągnie się aż do samego targowiska. Tuż przy lesie ten taki dukt leśny, który jest, to jest także Aleja Sportowców, ten odcinek nieutwardzony, piaszczysty, także jest tą ulicą, dlatego prosimy i będziemy apelować do pana prezydenta o niezwłoczne przystąpienie do realizacji przetargu. No i druga bardzo ważna kwestia w związku z otrzymaniem tego bardzo dużego grantu na budowę tak oczekiwanego basenu na Strzemięcinie przez wszystkich, bo to i cały obszar, też i mieszkańcy osiedla Rządz, także, ale pewnie Mniszka także czekają na ten basen, bo będą mieli możliwość korzystania z tego obiektu. Pojawia się taki pomysł, aby środki zaplanowane przez pana prezydenta w tej chwili na budowę tego basenu, a które były niewystarczające, one pierwotnie były na poziomie chyba kwoty 11,5 milionów złotych, chociaż dzisiaj pan prezydent w Zespole Szkół Gastronomicznych na Święcie mówił, że miał na ten cel zarezerwowane 20 milionów złotych. Można by przeznaczyć na tak bardzo potrzebną, jeszcze raz powtórzę, tak bardzo potrzebną rewitalizację basenów zewnętrznych w Tarknie. Tym bardziej, że otrzymujemy dzisiaj duży grant rządowy, a wydaje nam się, że te inwestycje są bardzo ze sobą spójne i dają gwarancję zapewnienia naszym dzieciom, naszej młodzieży porządnego spędzenia czasu w okresie letnim, dlatego będziemy także pisali kolejną interpelację w sprawie przeznaczenia tych środków, może nie całej kwoty, bo gdzieś jeszcze może trzeba będzie dołożyć trochę do budowy basenu na Strzemięcinie, ale sporej części na tak bardzo potrzebną rewitalizację basenów zewnętrznych, z których korzystało, jeszcze raz powtórzę i podkreślę, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, bo to głównie dzieci i młodzież, ale też i dorośli w sezonie, kiedy lato jest bardzo gorące, kiedy doskwierają upały. Wiecie państwo, jak mocno mieszkańcy potrzebują właśnie takiej kąpieli. Te baseny były swego czasu przepełnione, zapełnione i oczekujemy powrotu tej funkcji dla zapewnienia właśnie tutaj potrzeb naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo, to wszystko.